Dzień Kobiet. A w Dniu Kobiet męski gość Adam Darski-Nergal, który jutro otworzy pierwszą akademię barberską, czyli akademię, która będzie mogła wyszkolić kolejnych pasjonatów goli brodów. Mhm. Tak. Powiedziałabym nawet. To jest, wydaje mi się, bardzo trudna sztuka, żeby się tego nauczyć. W końcu chodzi o operowanie też brzytwą. Dokładnie tak. Pierwsze szkolenie już mamy za sobą. Odbyło się w wakacje, w sierpniu. Mieliśmy 30 osób, które przyjechały z całej Polski, żeby szkolić się u naszego mistrza barberskiego, który przyjechał z... Oryginalnie jest z Walencji, jest Hiszpanem po prostu i jest fantastycznym po prostu profesjonalistą i fajnym człowiekiem. I przez kilka dni był u nas i szkolił i później jeszcze robiliśmy takie VIP-owskie golenia, czyli tak zwany, my to nazywamy hot towel ritual, czyli rytuał gorącego ręcznika, czyli taki cały po prostu obrząd, który trwa tam, nie wiem, do 2 godzin i z masażem i z goleniem i brzytwa, wszystko po prostu. Zresztą udało nam się naszego kolegę i też fana projektu, jak się okazało, Huberta Urbańskiego ogolić podczas takich jego udało wizyty. Się, znaczy, że uciekał? Nie, po prostu jest wymagający. Raz, że jest wymagający, a dwa, że nie oszukujmy się. W Warszawie jest tych miejsc, one są gdzieś, jest 1, 2, 3 miejsca może. Nie są specjalnie na świeczniku, nie mówi się o nich, bo to są takie, bo to jest to kompletna nisza, więc mężczyźni w Polsce wciąż nie wiedzą, że jest coś takiego jak, no powiedzmy to fryzjer męski, ale taki stricte i absolutnie nie ma obciachu, żeby tam pójść. To jest fantastyczne, można, to jest, nie wiem, pół godziny, godzina, zależy ile tam trwa ten serwis, ale to jest ten moment, kiedy oni naprawdę mogą wyłączyć telefon. Nikim nie będzie po prostu truł, może być cisza, może rozmawiać tam. Miejsce, w którym napije się dobrej kawy, zostanie poczęstowane, albo dobrym alkoholem, bo to o to chodzi, czyli nie wiem, dostanie szklankę rumu, jeżeli o nią poprosi. Takie męskie miejsce i męski męskie, czas. Albo nie wiem, albo nawet zapali cygaro i też nikt go nie przegoni z tego miejsca, jeżeli odpali sobie cygaro, więc dokładnie tak, przestrzeń dla mężczyzn bez obciachu, bez po prostu kwestionowania ich męskości, no bo wciąż żyjemy jakby w takiej kulturze, że jeżeli facet sobie, nie wiem, dba o siebie, albo nie wiem, idzie i robi sobie manicure, co uważam, że nie ma w tym nic złego, albo idzie ze swoją dziewczyną do fryzjera, to przy okazji gdzieś tam się goli u tej fryzjerki już przy okazji, ale tam specjalnie później, jak już pójdzie do baru, to się kolegom nie chwali o tych rzeczach, prawda? No bo... A barbershop to już będzie bez obciachu. Powiedz nam jeszcze, jak to twoje miejsce będzie wyglądało, bo wiem, że bardzo dokładnie wybierałeś właściwie każdą rzecz, która się tam znajdzie. Tak. Jest wyjątkowy fotel. Jest, tych foteli mamy kilka, tak, to jest fotel, który, znaczy my cały czas badamy, ostatnio dostaliśmy takiego tipa, napisał do nas, już nie pamiętam dokładnie na nazwisko, że ktoś tam z jakiegoś muzeum gdzieś z Polski, który zobaczył zdjęcia tego fotela, okazało się, że to są lata 20, XX wieku, mi się wydawało wcześniej, z moich jakichś tam wcześniejszych analiz, że to jest końcówka XIX wieku, co byłoby oczywiście bardziej ekscytujące, no tak czy siak, 100 lat to jest kawał historii, to jest cudowne. To była ruina, którą my dalej przekazaliśmy naszym przyjaciołom i kolegom z firmy Game Over Cycles, którzy zajmują się motocyklami i oni po prostu usprawnili to. Przepiękna skórzana tapicerka, wygląda to obłędnie, przepiękny czarny fotel, cały barberian, całe wnętrze jest na maksa surowe, bardzo charakterne, takie, że na przykład wczoraj byłem tam przez pół dnia, drzwi otwarte, jeszcze robotnicy chodzą, tam cały czas wygląda jak po wojnie, jeszcze, ale mamy na to dzisiaj cały dzień, żeby po prostu wyglądało cudownie i ludzie po prostu przechodzili, wchodzili, myśmy ich zapraszali i wszyscy robili wielkie oczy, wow, i na ścianie po prostu wielkiej czarnej ceglanej ścianie wisi bober, czyli motocykl. I to powoduje, że naprawdę kopara opada ludziom. Powiedz jeszcze tak na koniec, broda, atrybut
atrybut męskości? Nie powinniśmy się jej absolutnie pozbywać? No to już jest jakby kwestia tego, co, jakby kto jak się czuje w swoim zaroście. Są mężczyźni, którzy mają tak mało zarostu, że to, ale jakby ja zawsze cokolwiek nam służy i czujemy się dobrze i uważamy, że wyglądamy dobrze, to po prostu dbajmy o to. I tyle. No. Broda od zarania była zawsze dla mężczyzn atrybutem i męskości, ale też mądrości. Spójrzmy na przykład na starożytny, na Grecję chociażby, ale też Rzym. No tam trudno sobie było wyobrazić filozofa bez brody. Myślę, że mało ogarnięci panowie dzisiaj też mogą się ratować tym wizerunkiem. Jak zapuszczą brodę, to przynajmniej będą, jeżeli nie są zbyt nie są bystrzakami, to mogą sprawić takie wrażenie, co też nie jest złe, prawda? Jeszcze tylko powiedzmy, że barbershop to nie tylko dla brodaczy, to też dla panów, którzy chcą mieć idealnie gładką buzię. Dokładnie tak, bo już tutaj w przerwie zadałaś mi to pytanie i też już jakby opowiedziałem, co sądzę. No wiadomo, że dzisiaj te brody są wszędzie i są reklamy i na wybiegach, modele, wszyscy są brodaci. No fantastycznie. Jak będzie to trwało rok, dwa, cudownie. Jak za rok nagle się okaże, że wszyscy będziemy się mężczyźni, nagle coś się wydarzy i to już nie będzie fajne, nie uznamy, że to już nie jest cool, tfu, co za fatalne słowo, to nie ma problemu. Goli broda, barber, to jest ktoś, kto ogarnia męski zarost od brody, tutaj od grdyki po prostu czubek głowy, więc nawet łysi panowie przychodzą i chcą być fantastycznie ogoleni i bardzo fajnie potraktowani z takim namaszczeniem w cudownej przestrzeni, to tam znajdą swoje miejsce. A od jutra barber będzie też zdecydowanie kojarzony z Adamem Darskim Nergalem. Bardzo dziękujemy, że dzisiaj do nas wpadłeś. To był cudowny poranek. Dziękuję za tą interesującą rozmowę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.